Rossmann, ile się zarabia w placówkach najpopularniejszej drogerii w Polsce? W internecie nie brak opinii na temat pracy w niemieckiej sieci, które są wskazówką dla szukających zatrudnienia. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają finanse pracowników. Rossmann, ile się zarabia, pracując w najlepiej rozwiniętej sieci drogerii w naszym kraju? By się dowiedzieć, należy aplikować o posadę lub zajrzeć do internetu, gdzie tysiące byłych lub obecnych pracowników opisuje swoje doświadczenia z firmą. Internauci podają wiele przydatnych informacji odnośnie do warunków pracy, zabezpieczeń socjalnych i godzin, w których wykonują swoje zmiany. Niestety większość autorów wpisów na internetowych forach, m.in. Indeed.com, wypowiada się o Rossmannie w bardzo negatywnym tonie. Zwracają uwagę na niestabilny grafik, nieprzychylność przełożonych i brak odpowiedniego wyszkolenia. W natłoku negatywnych ocen pojawiają się także plusy, z których głównym są zarobki. Mają być nie najgorsze i trzymać w pracy osoby, które źle czują się wśród swoich przełożonych i nieczęsto nie radzą sobie z obowiązkami i atmosferą. Rossmann, ile się zarabia? Nie wiadomo, ile prawdy jest w tych wszystkich negatywnych ocenach, ale jednak jeśli pojawiają się i to w takiej ilości, coś musi być na rzeczy. Ważne jest jednak, ile zarabia się, pracując w drogerii. Z wpisów internautów wynika, że osoba zatrudniona na umowę o pracę zarabia około 10 zł za godzinę. Do tego dochodzą dodatkowe premie za pracę w nocy, która jest obowiązkowa 2 razy w tygodniu, oraz za pracę w weekend. Zwykle pracownicy mają jeden dzień wolny i otrzymują premię w ramach świątecznego prezentu. Niektóre wpisy mówią również o dopłatach do kolonii dzieci pracowników. Jak wynika z wpisów prawdopodobnie byłych pracowników sklepu, których relacje w dużej mierze się pokrywają, większość osób zatrudniona jest na 1 lutego lub 3/4 etatu. Pracę w Rossmannie określono jako dobrą pracę dla studentów, z zarobkami sięgającymi nawet 2000. Złotych miesięcznie, lecz zwykle nie przekraczającymi poziomu 1,5 tysiąc zarobki w innych sklepach wielkopowierzchniowych. Stawki w innych rozwiniętych sieciach sklepów również są bardzo interesujące. Dla wielu z nich rok 2018 był rokiem podwyżek. I tak na przykład w Lidlu początkujący pracownik otrzymywał będzie między 2800 rokiem a 3550 zł, a po dłuższym stażu można zarabiać już 200 zł więcej. Po 2 latach pracy natomiast wielu przysługuje pensja na poziomie ponad 4 tajs. Złotych kropka w Biedronce zarabia się nieco mniej. Najniższa pensja liczy sobie 2650 zł. Po 3 latach pracownicy Jeronimo Martins zarabiają już 2950 zł.
Dodatkowo w najpopularniejszym polskim supermarkecie wszyscy liczyć mogą na 500 zł premię za brak nieobecności i zaangażowanie.